Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiaj będziemy zamieniali się w wielkie gwiazdy. A dlaczego? Ponieważ w restauracji, która znajduje się tutaj, a także tutaj jest ogródek, bardzo łatwo o to, żeby spotkać znane osobistości z show biznesu w ogóle, z całej Warszawy, jak ich można powiedzieć, z całej Polski. Zatem dzisiaj sobie tutaj przyjdziemy na śniadanie, na ten najważniejszy posiłek i sprawdzimy, czy jest tutaj tak dobrze, jak mówią gwiazdy i jak pokazują w social mediach, czy to jest tylko po prostu rozdmuchane. Sprawdźmy Flamingo. Niektórzy mówią na to restauracja gwiazd. Przepyszne. Ojejejejejejej. Jeżeli macie wolne, ja powiem wam 500, to możecie sobie zamówić tutaj. Jesteśmy! Moi drodzy, powiem wam, że prestiż unoszący się z nad każdego stolika jest nader wyczuwalny. To, co możemy powiedzieć bez absolutnie kompletnie żadnej szydery, to to, że jest tutaj bardzo schludnie, ładnie i estetycznie. I te drzewa, które wyrastają z jakby samego środka tego ogródka, czujemy się tak, jakbyśmy mieli konsumować to w jakimś parku, a nie w ogródku restauracyjnym. Moi drodzy, zanim przyjdą do nas śniadania, bo kawki już zostały podane, to chciałbym się z wami podzielić opiniami. I żeby nie było, że jestem wybiórczy, wybierzemy te, które są po prostu najnowsze. Trafiłem tam przypadkiem, ale przypadków nie ma. Doskonała pizza, pisał Maciek Rebeś. Daria Arslan, totalna porażka, tylko rozreklamowany piękny ogródek zasługuje na 5 gwiazdek. Spoko lajków, bardzo miła i przytulna atmosfera, 4 gwiazdki. Poprzednia pani dała 1, pan dał 5. Jedynka. Kelnerzy są oburzający. Byliśmy w tej restauracji 3 razy i wszystkie 3 razy nie dali nam reszty. 5, 5, 5, 5, 5, 2. Jedzenie ok, ale zbyt drogie jak na tę jakość i taką obsługę. Więc jak sami widzimy, opinie są bardzo pomieszane. Niektórzy super się wypowiadają odnośnie tego miejsca, a niektórzy mówią, że jest tutaj po prostu zbyt zareklamowany. No to zaczynamy. Bierzemy, moi drodzy, w takim razie kilka pozycji. Spróbujemy sobie, cóż to będą za jajka. Jajecznica 23 zł. I tutaj mamy informację, że jajka serwowane są z farmy braci Grotek. No dobrze, że to nie są trójki. Doceniam. Mamy również bajgle. 67 zł bajgiel pierwszy. To jest naprawdę bardzo, bardzo drogo. Nie ukrywajmy tego. W ogóle tej restauracji, jeżeli macie wolne, ja powiem wam 500, to możecie sobie zamówić tutaj jajka, nie? Za 500 pak. A z drugiej strony, jak zgłodniejecie, to macie też drugie za 500. Czyli kafel. I dodatkowo jeszcze za serwis macie 12,5%, więc razem 1125 zł. Jest moc. Naprawdę jest moc. Dostaliśmy wobec tego, nie wiem, czy to jest czekadełko, chociaż czekadełko chyba nie, ponieważ mamy tutaj sam chleb, ale podejrzewam, że to jest po prostu podawane do jajecznicy i dwie kawy. Zaraz sobie sprawdzimy, cóż to jest za kawunia. Mamy wszystko. Najpierw, moi drodzy, łyk kawy. Kawy oznaczonej Illy. Powinna być dobra, ale aromatyczna, bardzo dobra kawunia, naprawdę. Co my tutaj mamy? Mamy jajecznicę, jajecznicę podawaną w zupełnie innym stylu, czyli wygląda trochę jak masa jajeczna, ale jestem na 100 000% pewny, że tak nie jest. Mamy do tego pieczywo, pieczywo białe. Ciekawe, czy byśmy chcieli sobie zażyczyć inne, to czy byłoby dla nas odpowiednie, ale to oczywiście za sekundkę. Weźmiemy sobie w takim razie te jajka. Mega maślane, mega kremowe. Mam wrażenie, że tutaj dosyć dużo zostało podane mleka, a to spowodowało, że to jajko jest takie bardzo mleczne. W ogóle same masło podawane jest w takich zawiniętych, trochę maślanych cukiereczkach, ale to okej. Więc my teraz sobie odpakujemy, ale fajnie wygląda. Teraz mamy perfekcyjnie zrobioną kanapeczkę do tego jajeczko. Fajnie też jest to, że talerze są gorące i to jest duży, duży plus, bo wtedy temperatura naszych dań nie tak szybko wystyga, a to o wiele lepsze. No to teraz ten chleb z tym jajkiem, jak to będzie wjeżdżało? Naprawdę smaczne, chleb świetny, odpowiednio słony, fajnie, że jest taki chrupki, widać, że to jest wypiek naprawdę bardzo, bardzo świeży.
Ja nie wiem, czy ja jestem tylko takim fanatykiem jajek, ale po prostu no, je uwielbiam. Brakuje mi tutaj podania tego ze szczypiorkiem, bo zdecydowanie mówię, ładniej by to wyglądało. Sama masa dla oka nie jest atrakcyjna, natomiast jeżeli chodzi o smak, jest bardzo, bardzo dobrze. Także nie mogę złego słowa powiedzieć. 23 zł za 3 jajka i chyba ten chleb, bo on do tego jest, lub do całości, to patrząc na standardy, jakie mamy w stolicy, to jeszcze jest znośna cena. Lepiej niż te 5 pak. No to teraz śniadanie angielskie. Ale zanim, to chodźcie, zobaczymy z bliska, będę Wam opisywał, co my tutaj mamy. Dwa jajka sadzone, dwie pieczarki, troszkę takie większe, ale widać, że dobrze przygotowane. Mamy tutaj akcent no niesamowitego angielskiego śniadania, czyli fasolka. Pomidorki koktajlowe, dwie kiełbaski. Kiełbaski widać, że mocno napakowane mięsem już po samej strukturze widać. I boczek przygotowywany w takim, oj, crispy stylu. Dziękujemy. Obsługa, skoro pani wywołała nas trochę do tablicy, jest miła, lekko specyficzna. Nie wiem jeszcze do końca, o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że na samym końcu Wam to powiem. Dobra, to próbujemy teraz ten drugi rodzaj chleba. Weźmiemy troszkę fasolki i spróbujemy, z tym powinno dobrze wjechać. Mocno pomidorowa, bardzo słodka, ale powiem Wam szczerze, że czy różnica pomiędzy tym a Heinzem, tym gotowym, jest jakaś mocna? Nie jest. To pieczywo dla mnie kompletnie wygrywa całe nasze dzisiejsze zestawienie, a jesteśmy dopiero na początku. Weźmiemy sobie i spróbujemy tego jajka posadzonemu, tak zwanie, z fermy braci Bratek, z tego co dobrze pamiętam. Ale ten, ale zrobione, kurczę, pieczone, idealnie wylewające się żółtko. Smaczne, smaczne jajko, dobrze przygotowane. W ogóle sama struktura tego białka jest bardzo, bardzo jędrna. A to powoduje, że przyjemnie się coś takiego konsumuje. Dobrze, teraz jedziemy w stronę mięsną. Same parówki, to powiem Wam, że tutaj mamy bardzo je takie jakby mocno uwędzone, mocny smak mięsa. Nie jest to parówka zbita masa zamknięta. Teraz sobie zobaczymy ten boczek jako ostatni już punkt naszego takiego programu. Chrupki rozpadający się, to fajnie, ale powiem Wam, że patrząc po wielkości tego... Zobaczcie, jakiego mamy kolegę. I uciekaj. Odfrunął. A wróble zwiastują, że to jest coś dobrego. Jest dobre, jest. Na pewno jest to wyższa krajowa, 100%. Ale ten boczek na przykład, bekon, już średni, ale pieczywo. To jest pyszne. W ogóle te pieczarki, jak one są jakoś w taki dziwny sposób przygotowane, ale nader smaczne, naprawdę. Same te jajka, nie wiem, czy to będzie widoczne, co Wam chciałem pokazać, ale jest to bardzo taka, mówię, no jednorodna, jednorodna, tylko jedna konsystencja, widzicie? Kolejną pozycją, moi drodzy, którą będziemy sprawdzali, jest coś podawane na słodko, a mianowicie puszysty omlet. I patrząc na to, jak on wygląda, to rzeczywiście jest bardzo puszysty. Do tego mamy konfiturę 37 zł za to. Dużo. To też trzeba jasno powiedzieć, że jest to dosyć, dosyć droga restauracja. Przed moimi oczami jest jeszcze jedna pozycja, najdroższa z tego całego zestawienia. Zaraz będziemy ją sprawdzali. Dobra, wgryźnijmy się w tego omleta wspólnie, przekroimy to teraz. To kroimy. Oje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 j
I spójrzcie na to. Bardzo, ale to bardzo puszysty, ładnie opruszony cukrem, pudrem. Ale oczywiście najważniejszym elementem jest smak. Patrzymy. Przepyszny. Ojej. Masa, która dosłownie rozpływa wam się w ustach. Nie trzeba nic robić, tylko włożyć, a samo spłynie w kierunku przełyku. Naprawdę doskonały omlet. O Jezu. No jestem zszokowany. Patrząc po nim, sądziłem, że będzie dobry, ale nie sądziłem, że to będzie tak zniewalający smak. Jeszcze jeden kęs. To jest tak odpowiednio napowietrzone. To jest tak trochę, jakbyście chcieli spróbować, nie wiem, jakby chmurka. Dosłownie omlet z chmurką. Jest to tutaj wymienione w pozycjach, gdzie ta restauracja poleca, ale no bajeczny. Naprawdę przepyszny omlet, przepyszny omlet. Teraz zobaczymy sobie tę konfiturę. Morelowo-brzoskwiniowa. Coś ten deseń. Bardzo naturalna. Troszeczkę tak, jakbyśmy pojechali do cioci do sadu
ona by nas uraczyła właśnie konfiturą. Ostatni kęs, jaki sobie zaproponujemy, to będzie ten omlet trochę z konfiturą, bo sam on jest tak dobry, że nie trzeba go dosładzać. Ja wiem, 37 zł to jest bardzo dużo pieniędzy, patrząc po tym, ile dostajemy, ale smak bomba. I ostatnią pozycją, którą dzisiaj będziemy sprawdzali, jest bajgiel. Bajgiel z łososiem. Mamy tutaj duży, naprawdę ten bajgiel, on jest, jak sobie przyłożył moją dłoń, to zobaczcie, że jest naprawdę potężny. Dużo się tutaj dzieje. Ładnie pokrojony ogórek. Ogórek, kurde, który no, wydaje się bardzo, bardzo świeży. Na samym końcu usypany jest dosyć duży kopiec ziaren. Słonecznik, dynia, to pewnie jest czarnuszka, ale pod spodem nasz główny bohater tego dania, czyli wędzony łosoś. Serek Filadelfia, kapary, awokado. Pozycja prozdrowotna zdecydowanie. Także spróbujemy to sobie, chociaż po tym omlecie mam wrażenie, że chyba już nic mnie dzisiaj tak nie zaskoczy, a może i nawet przez dłuższy, dłuższy czas. Co ciekawe, przepraszam Was, że mówię o omlecie przy łososiu, ale chciałbym tylko jedną jeszcze rzecz powiedzieć. To, że słodki smak, żeby oczarował tego pana, to jest praktycznie niemożliwe. A tu je tak się stało. Dobra, kroimy tego bajgla, by móc zobaczyć wszystkie rzeczy. Oczywiście mógłbym to wziąć w dłoń, ale wtedy zepsuje nam się kompozycja, a tego po prostu nie chcę. Także mamy tutaj bajgielka z tym łososiem, kapary. Pozycja w ogóle, która jest bardzo, bardzo droga, bo 67 zł. Dla tych, którzy nie przepadają za słonym smakiem, to nie rekomenduję Wam tej pozycji, bo jest bardzo, bardzo słono. Jest za słono, naprawdę. Tutaj mocno wyczuwalne są te nuty morskie. Ten łosoś ogólnie jest bardzo dobrej jakości. Jest taki w punkt uwędzony i mam wrażenie, że on został trochę zdominowany przez tę słoność, która ma wiele podstaw. Kapary, jest dużo soli, łosoś, to wszystko zamyka się właśnie w tych słonych smakach, a zatem nie mamy żadnego odbicia. Zatem teraz sobie zrobimy inny myk, weźmiemy wszystkie rzeczy naraz. Boże, kto się dziwnie kroi, ale naprawdę nie chcę sobie tego po prostu zepsuć, dlatego tak to robię. Koniec końców jest to bardzo smaczne. Naprawdę, bardzo dobre, aczkolwiek mam wrażenie, że komuś się tutaj to po prostu przesoliło. Bo jeżeli patrzymy na składniki, jakie zostały użyte, to wiemy, że mamy wiele podstaw tej słoności, a zatem niepotrzebnie to dosalamy. Nie wiem, czy ktoś po prostu za dużo położył soli na tę Filadelfię lub ten łosoś jest zbyt słony, ale mam wrażenie, że jakbym to zjadł, to za chwilę musiałbym się zatrzymać w sklepie osiedlowym i kupić przynajmniej 1,5 litra wody, bo organizm będzie się mocno domagał. Zawsze moja babcia mówiła, zjem śledzie, idę się napić. To ja bym miał tutaj to samo, dosłownie. Ostatni rzut, ale bardzo mi się podoba, że tutaj tego łososia jest naprawdę dużo. I żeby Was kolor nie zmylił, bo niektórzy mówią, że najlepszy łosoś to właśnie powinien mieć kolor wpadający trochę jaśniejszy aniżeli ten. Jeżeli widzicie łososia w takim charakterystycznym łososiowym kolorze, to znaczy najprawdopodobniej to, że jest on sztucznie utworzony. I niestety, ale czasami tak jest, że łososie pływają w takich wielkich hodowlanych stawach, gdzie dodawana jest do karmy substancja, która wywołuje właśnie ten kolor, bo ludzie się wtedy na niego nabierają. Ale to, że te wróble tutaj tak przylatują i nie boją się każdego z gości, to znaczy, że chyba tutaj naprawdę ludzie są bardzo wychillowani i kulturalni. Dobre, ale za słone. Naprawdę za słone. I to, powiem Wam, że jakbym miał zjeść całe, a nie w podziałce z kimś, to mogłyby być problemy. Pieczywo też dobre. Smaczne. Ogólnie smaczne. Ale omlet wygrywa zdecydowanie. Podążamy, moi drodzy, na podsumowanie, by móc sobie to wszystko ładnie zebrać w całość. No dobra, to wyszliśmy
I w takim razie możemy podsumować sobie, jak Flaming wypadł. Ja jestem osobiście gigantycznie oczarowany nadal tym omletem. No nie wiem, o co chodzi, dlaczego on był tak dobry, ale jakbym był w Warszawie i chciałbym zjeść coś słodkiego, to na 100% bym tutaj przyszedł. Były pewne błędy, a w szczególności błąd na temat słoności tych potraw, bo kurczę pieczone, no powiem wam, że jak ja lubię słone, to tutaj było dla mnie zbyt mocno, więc podejrzewam, że dla osób, które nie lubią tego smaku tak mocno, to by się kompletnie przerazili. Drogo, bardzo drogo i cena, jak dla mnie, nie do końca licuje z jakością. Dobra jakość, ale oczywiście można to przygotować, wydaje mi się, że trochę lepiej lub obniżyć po prostu ceny. No i te 12,5% serwisu obligatoryjnie doliczanego, trochę dziwne. Ogródek to też na pewno in plus. Dziękuję moi drodzy za dzisiaj, widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i jeszcze jedna rzecz, czyli moi drodzy, subskrypcja. Pamiętajcie o tym, bo to bardzo, bardzo ważne. Wędrujemy po 2 miliony. Tutaj na górze sub pierwszy i drugi. Do następnego. Pa!